Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem ze serii Sąsiedzi z Zapłotu. I oczywiście z Zapłotu tutaj przyszedł do mnie mój sąsiad Matikonix. No musiałem płot przeskoczyć, że dzień dobry, witam się, a brama otwarta, to ty chyba jesteś otwarta. Jakiś ten ślepy, coś ten tego. Matiemu widzę bardzo ciepło, bo tu krótki rękawek, chociaż mamy grudzień. Bawię się w ciebie. U Matiego pierwszy odcineczek zimowy, kto jeszcze oczywiście tego odcineczka nie widział, no to serdecznie zapraszam do Matiego na jego kanał, a my dzisiaj lecimy z naszymi tutaj sprzedażami. Ogólnie postanowiłem, że tutaj większość rzeczy po jednym razie posprzedaję, jak się to uda. Na samym początku lecimy sobie ze słomą, później najwyżej sum się od jedyną rzecz, którą byś mi pomożesz, to mi tam burtę zarzucisz, jak ja pojadę sobie jajka ten sprzedać, ale to tam potem. Sum się tam możesz tam uciekać do siebie, a my sobie lecimy. No chyba, że będziesz pomocny, będziesz musiał się... Ja skorzystam. Zobaczymy, czy ty dzisiaj będziesz musiał się pocić przy pchaniu, bo jestem ciekaw, czy mój zatorek da radę, czy nie. Zimno jest, więc ja się spędzę po co. Czekajcie, ja drzwi ten pozamykam, bo ja bym sobie tutaj ocieplenie w zatorze włączył, o. Wszystko, czekajcie, okno jeszcze trzeba pozamykać, wszystko ten tego i możemy sobie wyjeżdżać. Ja chcę tylko zobaczyć jeszcze, gdzie z tą słomą trzeba jechać. Ej, bo do słomy jest tylko jeden ten skup, jeden. Stryk. A gdzie to było? Daleko. Tu, łaboże. No dobra. No to ciśniemy. Załączamy strujeczkę, światełka i lecimy, no. Jestem ciekaw, czy dzisiaj będą wypadki. Po tym, jak już auto przejechało, to boję się po prostu wyjeżdżać na drogę z tym moim transportem słomy. Oczywiście jedzie coś. Zobaczymy, jak to pójdzie. A, chyba se pan żartuje, że ja tu wykręcę. Pan jedzie. Dobra. Powoli wyjeżdżamy sobie. O, cyk, pięknie, wolne. Wolne, no to kręcimy. Kręcimy, jedziemy. Już tu jedzie następny pan. Kurde, zwolnij, chłopie, trochę, bo ja tu jadę. No dobra, pięknie. Muszę tu uważać, jechać normalnie połową strony, przez to, że po prostu, no inaczej to mi tutaj nie wyjdzie, jak tu mi zakrętu jakiś wyleci, to będzie masakra. Tam już widzę, że coś jedzie, więc ja muszę sobie to lekko zjechać, bo to kurna... O, pan widzę zwolnił trochę. Boże, jak się rozpędził. Dawaj, jedzimy. Ciekaw, czy on podejdzie. Chyba jestem miejsce, to ja tu beka. Dawaj. A? O! Uważaj tam! O ja! Nie! Dobra, Maty jednak miał rację. No wiesz, o co mi chodziło. Ja pierdolę. Trzecia minuta. Weź tam pudziana daj tam. Czekaj, on nie podejdzie? Nie, oczywiście, że nie. Dobra. Ja tu popnę cię, czekaj, ja tu delikatny będę. Bądź. O! Dobra, jest. Dawaj. Daj mu jeszcze coś szybciej. Ja nie patrzę do tyłu, co tam szczepę robi. No nie patrz lepiej. Czemu my ja nie możemy? Czemu my trzy jedziemy? Szybkaj. Kurde. Nie mogę. Jedziesz tam. No nie, no weź do trochę położyj, bo mi trochę jeszcze mocniej to pchaj. My nie podjedziemy tak. Miałeś nie patrzeć. Co? Miałeś nie patrzeć. Lusterku mi się odbija. Dawaj. Jezus Maria, cało co u mnie, nie? Nie, no jest będę kabaret. To nie ważne, do której godziny my to nagrywamy. No, nagrywałem 21.30, bo Mati mi oznajmił, że jutro nie będzie mógł nagrywać, dlatego musiał to nagrać dzisiaj o tej godzinie. Dlatego właśnie, dobra, no, to już wiadę, pójdź. To można. Już tyle wiadę. Masz. No zobaczymy, jak długo jechać będziesz. Łap, ja tu trójkę zapinam. No. Macie, da, będę tam z tyłu. Nie, on tu wjedzie. Pacyk. I trójeczka. A masz go uszkodzonego? Lekko ponad połowę. A to ja miałem na max. Ale wiesz. Ja dzisiaj ciągniki będę robił. Ja tam... No jestem ciekaw, liczyłem, jak liczyłem sobie to... Tak też to wołaj. Dobrze. To ustawiłem, dobra. Mam nadzieję, że teraz dobrze to... Jak one tu wylatują? A my tu mamy skręcać, czy nie? Czy my tu dookoła? Nie, my tu dobrze jedziemy, cały czas gówno. Sobie tu tą główną ciśniemy, zobaczymy ile mi tu czasu zajmie. Mam tak, transport ten, jak to wyładujemy, wrócimy sobie na gospę. To ja tyle sąsiad burty zarzucisz, ja sobie pojadę jajeczka sprzedać.
I ogólnie jeżeli chodzi o truskawki, sprzedałem wszystkie, bo palety jedna tylko została, to już się sprzedam potem. Bo teraz po prostu z jedną paletą specjalnie nie będę jechał. Czasu po prostu u sąsiada. Co? Ja nie wiem, czy to jest mod, czy oryginalnie, ale możesz zmienić na przykład nazwę mojej stodoły. Jak podchodzisz do stodoły. No to przez tego moda na N. Że możesz. No, nie wiedziałem. No to ja to ten, bo ja przez przypadek kiedyś się zmieniłem. Jak chciałem przyczepę sobie przerobić, a... Dopiero teraz odkryłem. Zmień nazwę. Obora ze stodoła, mogę zmienić nazwę. A, bo tu się górka zrobiła, ja mówię, czemu ten traktor jechać nie chce powoli. 20. Dawaj, dawaj, dawaj. Co stopowaj? Okej, to 60 będę robił w stodole. Ła Boże, jaka to... Czekaj, na prawo. 1600, Jezus Maria. 60 drugi w stodole. No robię tu narzędzia, żebym poznosił wszystko. Dobra, próbujemy na tej dwójce podjechać, czy mi się tu uda? Ja się tu z sąsiada śmiałem. No, że się śmiał, widzisz, to się śmieje, ten się śmiał ostatni. Ha! Ale ja podjadę! 3 na godzinę, ale podjadę sam. No, nie zatrzymał się, to jest mod Zetora, a nie temat jego Ursusy. Tak. Dawaj, pa chłopie, idealnie, cyk. Tam bym też podjechał, tylko źle biegi zrzuciłem. No, najlepiej zwalić na linię zawsze. Ja czekaj, gdzie jest teraz ten strik? Bo ja tu nie jechałem. Tu trzeba wjechać chyba do nich. Kurde, nie mogę kręcić tego dziadostwa. A tam. Yes. Dobra. Jestem ciekaw, ile za tą słomę ja tutaj zarobię. Gigancku. Ale cały odcinek goniki naprawiał. Gdzie to się tak podjeżdża? No... Chcę włączyć te... zaciki. Czekajcie. No i czemu nie mogę ten... Czy to trzeba pasy odpiąć? A, pasy trzeba było odpiąć. Dobra, nieważne. No, zarobiłem... Wszystko. 2700. Za cały transport. No, a ja tych transportów mam tu... transporty, czyli jakieś tutaj powiedzmy za tą słomę zarobię 2700 i 2700 i 400 700 no jakieś 8 między 8 a 8,5 tysiąca w tych granicach, więc jest całkiem sporo. Jestem ciekaw, czy na pusto podjadę za słomę 8,5 tysiąca. Takie kachmięcie. Dokładnie, ja wam nawet kartkę mam. Czekajcie, gdzieś ja tu mam kartkę z policzonymi rzeczami. Za słomę 8 tysięcy, pszenicę około 5, jęczmień raczej nie zarobię tych 2800, bo nie będę całego sprzedawał. Jajka 7 ponad, no i ziemniaki około 4. Więc no jest całkiem sporo. Jestem ciekaw, czy tam pod tę górkę podejdzie. Miałem dodać coś na swój odcinek, ale oczywiście zapomniałem przez to, że Mati mi tak tutaj zaskoczył tą wiadomością, że jutro nie może i mówię, to musimy nagrać to teraz. Nie ma innej tutaj. Nie, że nie mogę, tylko nie mogę o godzinach, których Dawid zaproponował. No właśnie. Dawaj, nie bądź gorszy, kurde, od Ursusa jakiegoś. Dawaj. Dobra! Ja tutaj usprawiedliwiam, że przepraszam bardzo, ja tutaj ten. Nie wiem, ile ty podjeżdżałeś na pusto pod górkę, ja jadę 8. No, ale podobnie. 8-9. Gdzie ty? Ty żeś jechał 3. Tak, 3. Ja już mam 11. Ej, nie no. Idzie git, dawaj. No ale dawaj. Ty masz mnie już uszkodzony, ja miałem na maksa. Dobra, już tam nie zrzucaj winy na ten. Ale ty masz, twój jedzie wolniej, ma krótsze biegi, lepsze. Uj, prawda. Ja tu te auta tak wyjeżdżają, że mam nadzieję, że mnie tu któryś nie trzaśnie. Maty miał dużo wypadków, ja póki co miałem jeden. Więc mam nadzieję. Ja pierdolę, kur! Coś mówiłeś? Patrzyłem, czy do mnie dojedzie. Myślałem, że zdążę. A idę zobaczyć, nie? Gdzie ty jesteś? Kurwa chuju głupi, jakiś czerwony. Stój tym białym, nigdzie nie jedziesz. Ja pier... Nie. No,
No bo mówiłeś, że ten, no. Dobra, ja mam na razie dwa. Ja miałem... Czekaj. Raz. Tego pod gospą też licz. Nie, tego nie liczę, bo to będzie wycinte. Bo tam to perfidnie tak wyglądało, że to aż żal patrzeć na to. Czekaj. Raz. Dwa. Czekaj. Trzy. Trzy, cztery razy? Coś takiego. No to pięć, bo jeszcze tamten. Nieprawda, tam nic nie było, tam nie widzę, nic nie widzę. Jestem ciekaw, o co tu Matiemu chodzi, że Mati mówił, że mam tu jakby te screenców z tej drogi, to mam uważać, a ja nie wiem, o co mu chodziło. Skręciłem, było wszystko dobrze. No bo jak ze stacji wyjeżdżali, to oni z impetem uderzali. To już wiem, gdzie mieć kolejny wypadek. Dobra, ja teraz nie przyjeżdżam. Miałem, ale mogę mieć. I co, pierwszą będziemy pewnie sobie ładować tak. Ziemniaki. Ziemniaki to dłużej zajmą, to na samym końcu odcinka, że tam jeden transport maksymalnie się wiezie. Boże, a ile 30 mi by na wyjęli? No nie wiem, ja na pewno powiem tak, że dużo pieniędzy stracę, bo będzie taki już remont porządny, jeżeli chodzi o mojego Władka. Będzie i maska, i kabina, i światła, i restaurowany, odmalowany. Kurde, silnik, wszystko porobione, także no w granicach 6-7 tysięcy za to będę musiał wydać, więc no jest to spory wydatek. No ale no mówi się trudno, czy jak się chce mieć ładny traktor, no to trzeba się wykosztować. Później pod koniec to przyjdziesz, pokażę, że znaczy w stodole, to w sumie mam ładnie w sklepie podane. Pierwszy raz chyba. Czekajcie, bo ja tu zagubiłem się, jak miałem wykręcić. Czekajcie, ja sobie tu wyjadę, ja sobie tu po prostu wykręcę. Powoli jakoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Albo ja mogę coś zrobić i po sobie wiem. Czekajcie, zrobimy to tak. To wszystko wina sąsiada, bo on jechał pierwszy moją przyczepą i tam jechał hamulce jeszcze podkręcone są pewnie. Bo jego 60 nie wyjeżdżał. Nie hamuje znaczy. Teraz to nie podjechać nie chciał. A ja ze zbożem ci na spokojnie pojechał? No lepiej na pewno. Kurde, tu ciasno. Dobra. Ja nie wiem, czy ty zboże byś spadało. Ja też jeszcze nie wiem. Czekajcie, i teraz tak, cyk. I te wcofamy. Pięknie, a tam sąsiad przyjdzie, tylko sobie burtę zarzuci mi. A ja sobie tu pojadę z tymi jajami, że tu czasu nie marnować z nimi. Dobra, cyk. Czemu ja nie mogę 30 zobaczyć? Oj, kurwa, mocno się złamałem. Kurde, nie wiadomo za który ciunik się brać, bo oba rozjebane. Naprawić. Boże, mała zaprawiarka nasion, nie? Dobra. Jak coś, to ty ten, tą burtę zarzuć. A ja jadę ten. Z tymi jajami. Bardzo dobrze. Z tymi jajeczkami tutaj jedziemy. Na pewno tak, jeszcze muszę sobie tutaj wrzucić, bo nie wrzucałem, ale tutaj jest tylko jedna para, więc ja sobie tylko tak. Wyłączymy pudziana. Otworzymy sobie klapy. Włączymy. Weźmiemy tę małą paletę z jajami. Cześć. Cześć. Oj. A tu klopę ci zamknąć, bo się siedem, bo już sam nie ma czasu. No siły nie mu. Dobra. Tyk. Opak się machał. Dobra, zapina. Oj! Dobra, można jechać. I teraz tak, gdzie z tymi jajeczkami? Gdzie z tymi jajeczkami? Mi tu powiedzcie. Na piekarnię. To jest piekarnia, to jest na sklepie. To. O, dobra, nie ważne. Czy lepiej tu nie. No nie idź tu, nie idź. No, mam nadzieję, że tu naprawiasz. No, pudziana byś tam. Matko już. Podoba ci się mchła. Ja pier. Masz tam ustawić tak jak było. Spokojnie. Dobra. Lublin to idzie pod górkę jak trzeba. Góry no to zderzenie zaraz będzie. Na trójkę zredukujemy. Co ty miałeś sprzedawać najpierw? Pszenicę. Tak, tak w miarę na środek to postaw, tylko tak, żeby w razie co mi dej co i nie wzięło.
Tam było dobrze ustawione, tak jak zwykle. Dać mu cokolwiek do zrobienia. No nawet burty chłop nie umie zamknąć. Ty nie narzekaj, bo to z otworzysz, to będzie zamknąć, że ty ten. Tutaj jest. I. Tak, dobra. Ło! Kurwa! Pomagam, jest narzeka. Dobra, cyk. Wydajemy te jaja. No jestem ciekaw, ile z tych jajek zarobimy. Już 21 tysięcy na kuncie. A jeszcze nie zacząłem nic praktycznie sprzedawać. Tak, ja już zrobiłem. Uwaga, z jajek 7300. Są fajne pieniądze. Ładnie, ładnie. Dawaj, dawaj. Jedziemy Lublin. No niestety się Lublinem, czym czyli najszybciej się coś cokolwiek robi, no to mamy bardzo mało prac, bo tylko była jedna, więc no niestety... Właśnie się Lublinem gdzieś uderzysz. No nie, właśnie widziałem, że tu auto jechało i mam nadzieję, że już wyjechało. Cześć. Jak tu Lublinem? Ale idzie pachło. Ja mu tu piątkę ładuję. Łapie, to jest normalnie. Pacyk. Ja! Jak ja myślałem, że ty to dupo zawiniesz normalnie. O! Wiatr przejechał prawie normalnie jak ja. Nie, bo on dobre hamulce ma, ja na ostatnią chwilę hamuję. Ostatnią chwilę. Dobra. Cyk. Gasimy. I lecimy sobie, mam tu nadzieję, dobrze to ustawił. No, ustawił to. O, masz szczęście. Dobra, teraz tak. Odpalamy. Ja pitole, no oczywiście mówiłem, że mi tą soję zabierze. Tak, gówno. No ja to dobrze ustawiłem przecież. Poczekaj. Musimy trochę podcofnąć i tą soję trzeba wysypać. Ustawiłem na samej górce pnicy. Ja to wyłącz to z nimi, tak? To ona jest wyłączona. Czekaj. Bo ja muszę na początku tą soję teraz mam wysypać. Dobra. Weź teraz. Co? Okej. Teraz. Pobrało dobrze? O! O! Działa. O, dobra. A to przyczepę co na ciągu. O, no i dobra. Teraz działa dobrze. Niech to ładuje. Wiaderko, gdzieś wiaderko jest jakieś, kurno. Tu było wiaderko. W razie, że tam... Nie było, nie ma i nie będzie. Żeby tu w razie to... O kurde. Coś cokolwiek podgarnąć, że tu było. Ja pitole, to szybko wciągło. Maja. Coś mało tych, kurde, pszenicy. Tu bym się pewnie ukradł. 4 tony zrobię. O, już full? Dobra. Teraz tak, trzeba to wyłączyć. No i tak, my sobie ciśniemy. Z tym, pięknie zatorek. I teraz gdzie my mamy z tą pszenicą jechać? 714. Skup Zielona Dolina. Gdzie to jest? Ło, to jest tutaj bliziutko. Tam gdzie Mati podjeżdżał. Jedziemy, zobaczymy czy ja podjadę. A, bo ja mam trochę więcej naładowane. No ale ty miałeś tylko 3300, ja mam prawie tonę więcej. Dobra, dobra, że się nie usprawiedliwaj tam. Dobra, pięknie. Tyk, wyjeżdżamy. I ogień. Ogień na toki oczywiście wyjeżdżałem, nie było żadnego auta, nagle teraz się już 3 pojawiły. No masakra jak z tymi autami. No dobra, rozpędzimy się i z górki mam nadzieję, że nie będzie jechał auto, żebym mógł skręcić normalnie. No jak już skręcę z rozpędzony, to będzie dobrze. Dobra, nic nie jedzie, więc dobra. Rozpędzeni sobie możemy wjechać. Dawaj. O, poszedł, wujeczką bez problemu. Łapie, ja mówię, mój sprzęt to dobry. Dobra, dawaj, spokojnie. Jeszcze trójkę mu tu nawet załaduję. Dobra, i teraz tak, wyładowujemy sobie na prawą stronę, pięknie. Boże, już 20 minut odcinka, w ogóle ile ty miałeś minut odcinka? A wiesz co, nie wiem. 40. Boże. Mam nadzieję, że mi miejsca na dysku starczy na tyle minut. Czekaj, ja nawet sprawdzę. No tam będę musiał wyciąć jedno, ale... Dobra, lecimy sobie na gospę.
z tym tutaj naszym zestawikiem. No jeszcze trochę i da przegonimy sąsiada, także to jest najważniejsza kwestia. Nie ile pieniędzy, ważne, żeby mieć więcej pieniędzy u sąsiada. Spokojnie, już tam się już do prokuratury podam. Dawaj, ja tu mam. Ja to wszystko na kwitkach mi piszą za co ile zarobiłem, także no spokojnie. Czekaj. 40 minut. Ej, zapotrzebowanie, zobacz na co jest. Jak na truskawki to oszaleje. No lepiej, żeby nie. No nie na to skapi. A na co? Tak. Nie wiem nawet. No to jak nie wiesz, patrzyłeś to na co? No na nic. Czekaj, na co jest kurwa? Poczekajcie, my linkę tu przedstawimy, będzie miała lepiej. Dobra. Ej, przeczekałem cały ten nigdzie nie pokazuje. No zaraz skup świeżych tyk, to na pewno to będzie gdzieś tam pomidory. Ciasto. No, ciasto jest zapotrzebowanie. A. Okej. Kurde. Ładuj tą pszenicę. No i ja pszenicy miałem 4200. No 7 ton. 7 ton, czyli tyle ile liczyłem. Dobra, jedziemy to sprzedać. Jęczmień to ja sobie to tam najwyżej resztę sprzedam poza odcinkiem, bo to niektóre trzeba będzie może coś zworkować czy coś w tym stylu. I to już co sprzedam najwyżej poza odcinkiem. No i co, ja to sprzedam. Zostaną mi tylko do sprzedania słoma poza odcinkiem i zostanie mi do ogarnięcia ziemniaki. No kurs to na pewno zrobimy jeden, bo mam dopiero 23 minuty odcinka, a ja już mam wszystko posprzedawane, także nie wiem jak sąsiad miał tyle aż roboty z tym wszystkim, że aż mu tak dużo zeszło. Boże, jak te auta są szerokie, no nie ma szans, fajnie jakoś przejedzie. A ty już masz wszystko poogarniane tak na czysto do wiosny? Tak. A jaki sąsiad szybki? No ja szybki jest. Ze wszystkim. Dawaj, Zatorek. O kurna, tu dwójkę, serio muszę wbić. Nawet z 2,5 tony. Dawaj. Maleńki. No, ja czekaj. Będziesz kuncił jak ten. Co? Sprzedajesz. Ja będziesz kuncił odcinek jak sprzedajesz wszystko. Na ziemniaki jeszcze. No. A z ziemniakami to zejdzie czasu, bo zanim ja sobie to naładuję. To mi to trochę czasu zajmie, ale to damy radę, dobra. 30 tysięcy na kuncie już jest. 30 tysięcy, no 40 ja będę miał. 40 to na spokojnie myślę, że będzie. Bo jeszcze będzie 5,5 tysiąca za to jest 4 za te. No 40 powinno gdzieś tam złapać. Oj, trzeba hamować, bo tu jedzie. Dobra, cyk. Może stopingu mam normalnie. No to no, jest. W sumie nie mam co robić dzisiaj. Czemu mi ten traktor jechać nie chce? Bo już się wszystko do reszty zepsuło. Nie, ja po tej zimie to naprawiam wszystko do tego. Na full. Nie wiem jak ty tam. A ile wydajesz w ogóle na ciągniki? Na naprawę? Ten. 2,5. No to ja z 2,5 to będę wydał na samego Zetora. Tańsze w utrzymaniu usłyszę. Słabsze. Dobra. Teraz tak, jakby sobie tutaj stanąć, żeby to wygodnie było. Najlepiej by było, jak ja bym sobie tak stanął, że sobie tu zawinę. Oby się to udało. A sobie herbatkę przyniosę, zaraz przyjdę. Ja. Dobrze. O, lekko przejdzie. O, przeszedł, dobrze. Se tak staniemy, zagasimy. I lecimy sobie z tym ładowaniem. Mam nadzieję, że jakoś to w miarę mi tutaj pójdzie. Czekajcie. Teraz tak, teraz bym musiał sobie ogarnąć moment, a muszę sobie tutaj zrobić oj, taką tutaj przemianę, bo ja muszę sobie, ja powiem pod bo bez tego to mi będzie, nie będzie mi nic działało.
Także o, tak. I już tur jakoś nam tutaj działa. Dobra, dwójeczka. Pięknie. Ups. Ale tu pięknie. Oczywiście Facebook na komputerze włączony i musi to ścigać. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra, i ładujemy. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Te ładowanie. Oby tutaj jak najszybciej to oczywiście poszło. Matiemu się tak zimno zrobiło, że musiał iść po herbatkę. Ale to tam dla zdrówka jego, niech sobie leci po te pićko jakieś. Mamy co tak, cyk. Blinu tutaj łyżkę, no 700, to muszę tutaj z 6 łyżek. 6 łyżek to będzie idealnie praktycznie. Także 6 łyżek musimy sobie tutaj ogarnąć. Dobra. Ale kurde, ktoś mi tam pisze. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, chociaż ja mam wejście robione tak, że tylko słychać farminga oraz Discorda. Mam tak wpisane, więc mam nadzieję, że tutaj nic poza tych dwóch rzeczy nie słychać. Zobaczymy, no ziemniaczków ja tu mam około 10 ton. Z 2,5 przyczepy były, jak dobrze pamiętam, więc mam nadzieję, że tutaj dalej tak jak było, tak jest. Ogólnie świnki mi się rozmnożyły. Także mamy już full, mamy 16, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Tylko sobie to naładuję i wsiądziemy do zetora, to akurat wam wtedy to pokażę wszystko. Nie no, mi ten zimowy odcinek idzie trochę sprawniej niż sąsiada, bo sąsiad to się tutaj męczył. W tym no długi ten odcinek nie jedzie, bo zaraz widzicie, w prawie górnym rogu 22 jest. A no tak późno nagrywać to jest kurde no ciężko. Więc przez to właśnie jak najszybciej to nagrać co trzeba. I można już sobie po prostu mieć nagrane. Dobra, pięknie. Następny tutaj, następna łyżka. Dobra. O, pięknie. Dobra, ładnie, ładnie, dawaj, 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 Władziu. A, cool. O, ten. Dobra, cyk, to my sobie teraz tak, Władzia tu zostawimy. I lecimy sobie z tą sprzedażą, czekajcie, trzeba wziąć myszkę. Bo to myszka się pobugowała, że o, dobra, teraz przydałem. Działa. Bardzo dobrze, że wróciłeś. Mówię tutaj, że dla zdrówka sobie herbatkę wziąłeś, żeś chory w zimę nie był. Tak, jak widzicie, no, prosiaczki. Jak, odporność robić. Mamy 5. Się rozmnożyły samiec i samica. Kurwa. Jest tutaj 5 męskich i 3 żeńskie, kurde. No i mamy lochę, wiadomo, za 600. No już niedługo nasz śrutownik w końcu będzie można na odcinku uruchomić, bo już tyle jedzenia teraz pójdzie. W końcu będzie można coś robić, dobra. Świnie figofago będą tamten i... One już figofago dobrze zrobiły. Tak, one już tam, kurde, mają dość. Ziemniaki. 402, skup wiśnicy, gdzie to jest? To teraz mi pomożesz na pewno. Bo ja tym ciągnikiem razem z pełną przyczepą, to ja nie podjadę tam. Bo to jest tam, gdzie ze słoma, tylko że na skup. Dobrze, tylko to tak pomóż, żeby to sprawniej szło, nie pod górkę, my 3 jedziemy. To tak jakbym jechał sam, bo ja 3 to też podjadę. Mamy dalej piątkę i rozpędzamy się. Mam nadzieję, że muszę pamiętać, że jak tam się zatrzymam pod górkę, to żeby się trochę bardziej odsunąć, a nie żeby ktoś przywaliłby mnie. Dawaj, 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 lecisz. Lecisz tutaj, mój sprzęcie. No, ja jebnie, sobie... jebnie, jebnie, jebnie. Szybciej. Esta! Czekaj, ja spróbuję sam. Czy wyłączyłeś samochody, czy co? Nie. One są. O. Okej, nie, już się przyszykowałem, wiem, że nie przywali. Patrz, ja ci pokażę, że mój traktor podjedzie. Epa. A, chcesz się przekonać? Nie, nic nie rób. Nie podjedzie? Nic nie rób. Chyba 9 na godzinę mam. No to z przyczepą mówiłem, że jest lepiej przecież, niż belami. Dobra, ale ja mam tony więcej. W ziemniaki jeszcze. Jak tam tony, kurde. Dawaj. Brednie. Podjedziesz, ja w ciebie zatorek wierzę. Warszawskie dzieci tam na dole lecą. No nie słychać, to na dawaj. 5 na godzinę, ale jedziesz. Och, rozpędza się. 6, 7. Pięknie.
O to chodziło. Tak miałeś podjechać. Dobra, wolne, wolne. Brawo, Vincent, nawet biegu nie zmieniam, bo tu i tak będzie ciężko podjechać. Dawaj. Co mówiłeś? No na pewno podjedzie, będziesz mówił, dawaj. No pa, podjechał. Lecą motywacja. A, no i teraz już zatorek co, odpłacznij trochę, bo już widzę temperatura, to się zagrzałeś, że aż ogień zaraz z komunii na obie puszczał. Dobra, piątka, jedziemy. Ja se dojadę to i będę kończył, będę miał akurat tam 33 minuty, coś w tych granicach, więc drugi raz nie będę musiał tego ładować, bo i tak wszystko co chciałem to wam tu pokazałem. Pszenica została sprzedana cała, jęczmień troszeczkę se na pewno go sprzedam. Jeżeli chodzi o słomę, to sprzedam praktycznie całą, chyba 3 baloty sobie tylko zostawię, albo 2. To jeszcze muszę tam zobaczyć, ile naprawdę zostawię, bo jeszcze mam kostki, które pewnie pierwsze zużyję, więc to tam się już w dalszym czasie zobaczy. To jak, no i na wiosnę, jeżeli starczą pieniądze, to albo będę chciał tutaj poszerzyć park maszynowy, chociaż raczej nie mam co kupić, bo i tak, żeby coś wymienić, to ja muszę kupić większy traktor, więc to raczej nie, jak już, to kolejna dzierżawa lub jakieś kupno pola, już sobie upatrzyłem któreś pole i prawdopodobnie je sobie weźmiemy, czy tam będzie owiec, czy soja, to jeszcze się okaże, to zależy od tego azotu, co i jak tam będzie dalej. A teraz to pięknie, to mi lagować zaczęło, nie wiem czemu 30 fps, 40, nie wiem co ty robisz, ale mi zaczęło lagować coś. Ja się po prostu mówię, o teraz mam 50. Nie wiem co się zepsuło. Jakiś moment był. Dawaj tu. Ale ten, no nie, tu raczej nie podjadę sam, ale to zobaczymy. Zobaczymy, dawaj. To w ogóle jest taka ale górka. Ale rozpędź cię, bo ja... Nie da się rozpędzić, bo to jest pod górkę. Dobra, to wierzę jak ten. Wiesz to. Podjedzie. Patrz go! Jak się wdrapie. Czekaj. Dawaj, bo tu na trójce ciężko idzie. Już tam. Tylko Vinci zatrzymujesz, niech patrz. O ty pierdzielisz. Dawaj. Jak? Kocha dostałem. Dobra, starczy. Starczy. No. Urde. Dobra. Teraz tak. Co ja muszę tu? Na lewą strunę. Krateczki będą ziemniaki wlatywać. No inaczej tego nie wymyślili. No. Także ziemniaczki jak widzicie tutaj pięknie, takie drobne, że w krateczki, w pszenicę tam lecą. No, ale bo cóż. To przecina od razu. Tak, przecina. Ja wam pięknie dziękuję. Jak widzicie, 32 tysiące na naszym kuncie mamy, a jeszcze połowa rzeczy niesprzedanych, można rzecz, bo słomy dużo. Zapraszam na kolejny wiosenny odcinek do Matiego. I ja wam dziękuję. Trzymajcie się, strzałeczka i cześć. Cześć.